Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Duma. W tym odcinku jest to taka mapka bonusowa. Zapis z live'a, gdzie graliśmy sobie w mapkę stworzoną specjalnie przez Johna Romero, czyli twórcę pierwszych Dumów. I jest to mapka stworzona na jego akcję charytatywną dla pomocy Ukrainie, dzięki której zbiera właśnie pieniążki na ten cel. A teraz już przejdźmy do gry. Powoli doświadczenie coraz lepsze, to powinienem sobie w końcu poradzić chyba. Tylko teraz znowu... Czy mi się uda tego gościa tutaj trafić? No wow, to jest normalnie szok, że to się udaje tak za każdym razem. No nie wierzę. Aha, musimy się jeszcze pozbyć tych pomidorków nieszczęsnych. Kto to tak do mnie strzelał? Sumiennie. Odpalam sekrecik. Wow, tu właśnie gdzieś pomidorek wyleciał. Próbował mnie zblokować, którego wyślę teleportem. No właśnie, wiedziałem, że to się tak skończy. Dobra, umarł. No a ten drugi pomidorek? Nie jest zainteresowany? Czy on gdzieś poleciał po prostu? No dobra, nieważne. Znajdzie się, jak będzie jego kolej. O Jezu! Jeszcze musiał mi broń zmienić. Ale pozbędę się tego Archvile'a najpierw. Teraz się schowam dobrze. No. I tak ma być. Kurde, z tym życiem to tutaj jest masakra. Tak jest wszystko calculated. Dobra, i tutaj jest sekret. O kurde, impek by mnie zaskoczył. Nie. Dobra. Chyba żyje. I tu jest jeszcze jeden sekret w sekrecie. I mamy BFG. To jest najważniejsze. Trzeba to powolutku, powolutku. Wezmę sobie chain guna. Nie będę tyle tracił dwóch rurki. No, ale to już w sumie wszyscy. A trochę lepiej teraz wygląda, bo wcześniej było 7% życia tutaj. Teraz jest troszeczkę więcej. Czemu tam ktoś chodzi w ogóle?
Ja pierdzielę, skąd on się tam wziął. O, tam jeszcze apteczkę podniosłem, to teraz rządzę. O, dzień dobry. Wow, a co on tak blisko tutaj wyszedł? Proszę mi tak blisko tu nie przychodzić. A kuku. Gdzie mi jeden pomidorek tutaj sobie krążył, ale wyjdziemy do tego trzeciego sekretu teraz, albo i nie. Psik. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Sporo w miarę żyćka. Tylko właśnie, żeby nie zginąć przez tych cyberdemonów na dole, to już będzie wystarczająco dobrze. No i tam wariują. Czubki normalnie. Pomidorek jeden sobie... O kurde. Cyberdemon się przyczaił. Trzeba uważać jednak na tych gości. To właśnie, ja zapomniałem o tym zupełnie, że tam się teraz otwiera to całe przejście. Ja wolę sobie tutaj wrócić i posiedzieć sobie trochę. O, tu jest jeszcze amunicja. Bym zapomniał. Tutaj trochę tej bandy jest. Ja nawet nie za bardzo mam z czego strzelać. O, cyberdemon się włączył do akcji. Bardzo miło z jego strony. No, pomidorek. Wow, 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 wow. Ale to był fuks. Dobra, czy ja tu jestem bezpieczny? Nie, 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 nie. Ten tam na dole wariuje. Ci mnie chcą zabić. Jak żyć? Dobra, tutaj był... O, właśnie, jakiś trik znowu kolejny. Jest 6% życia, jest impreza. Tu jest chyba ostatni z tych sekretów. No, jest pancerz, ale nie ma życia, więc trzeba to zrobić po prostu dobrze. Psik, 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 psik. Dobra, jeden leży na 3 strzały w sumie, to dosyć dobrze wyszło. Kurde, myślałem, że też padnie na 3 strzały. Dobra, zdążę jeszcze tam chociaż strzelić? Nie zdążę.
Nie za dobrze to wygląda. Trzeba wykorzystać wszystko teraz już, co zostało. No. Raczej amunicji starczy, tylko... Aha, to jest ostatni gość już na mapie. Czyli za pierwszym razem, co grałem, to musiałem gdzieś kogoś pominąć po prostu. No to mamy Max, już taki prawdziwy teraz.